Cześć, chciałam Wam dzisiaj pokazać przesyłkę, którą dostałam w ramach wymiany ósmej skrapbookowej. Już z Moniką zdążyłam omówić kwestię naszej wymiany. Wymieniałyśmy się tagiem i miałyśmy się wymienić czymś tam jeszcze. Ja wymieniłam się skrapkami. Monika przysłała mi taką oto paczkę i w związku z czym prześlę jej jeszcze po prostu dodatkową paczuchę, ponieważ to, co dostałam od Moniki, w porównaniu z tym, co wysłałam Monice, jest po prostu olbrzymia przepaść. Dobra, ja już oczywiście zaglądałam tak pobieżnie do środka, zanim mówiłam. To tak odkładając, przede wszystkim kulminacyjnym punktem wymiany był tak. Tak jest cudowne. W czerni, w bieli, z różami. Po prostu Monika, cudo. Fajnie to wygląda, super się prezentuje, naprawdę jestem pod wrażeniem. I też zrobiłam na czarnym tle. Tu jest Moniki Mona Art, moje rękodzieło, mój mały świat. Na Facebooku można Monikę znaleźć. Jak tylko wrócę już od lekarza, to na pewno Monikę tam wyszukam, zobaczę, co jeszcze tworzy wspaniałego, bo to jest po prostu przecudnej urody. Myślę, że kwiatki sama robiła, ale kurczę, jak? No, fantastyczne są. Naprawdę. Dostałam komplet fantastycznych koronek. Bardzo fajne. Fajne kolory. Ten zielony, taki różowiutki, czarny, kremowy, biały. Fantastyczne. U mnie koronek jakoś nie mam. Jak mi zamknęli pasmanterię pod domem, no w końcu Szczecin taki mały jest, to nie mam. Następna paczucha to papiery. O! Posypałam się z tagami. Potworna rodzinka. Super! Do albumu rodzinnego, takiego pół żartem, pół serio. Mamy chmureczki. Fajne retro. Takie wzorki. Kiciuch po prostu. Są napisy. W dniu ślubu, w dniu chrztu, młodej parze, pamiątka pierwszej komunii, zaproszenie, witaj na świecie, kocham dla ciebie. Tu jest taka fajna strona z tagami, it's a girl. Fajnie. Tylko po prostu Monika, to co ja teraz czuję, to jest taki ciężar, po prostu. Fajne papiery. Tak przelecę je naprawdę pobieżnie, z tego względu, że naprawdę zaraz muszę wychodzić i nie mam na to za bardzo czasu. I są takie fajne do tych grudniowników. Super, ptaszki. Uwielbiam. O kurczę, deseczki. Kurczę, zastanawiam się, skąd bierzecie te papiery, bo ja kiedyś dostałam od kogoś taki papier. Były też tam nutki. Nie wiem, skąd on jest i nie wiem, gdzie go nawet szukać. Bo już biegałam po Esach, Floresach, innych takich sklepach i no, nie znalazłam takiego akurat. Ale bardzo mi się podoba. Łowieczki, ludziki, ciapki, różyczki, fajne wzorki. To po prostu będę musiała Monice zrobić repaczkę, co już jej wspominałam. Dodatkowo mamy tekturki. Są w ogóle fantastyczne, nigdy takich nie widziałam, z jakimiś napisami. A tutaj aparacik, hostia, ramka, napis love. No, taki w stylu komunijnym, chociaż ja na komunię zrobiłam tylko jeden box i więcej nic nie będę robić, nic. Przysięgam. Podróżnicza. Ostatnio robiłam kartkę właśnie taką podróżniczą. Skończyło się na mapie i wódce dla starszego pana marynarza, bo akurat nie miałam takich tekturek. Poza tym mieszczę się na trzech półkach w regale, więc nie mam zbyt wielu rzeczy. Kolorowe tasiemki, bardzo żywe kolorki, fajne.
i słomki. Tu fajny papier, taki w kolorze kraftowym. Natomiast mamy tutaj też takie elementy połyskujące, jaskółeczki. Mam pióro z jaskółkami, mimo że jestem straszną kociarą, to jednak jaskółki są symbolem wolności i ciągle je przy sobie mam. Truskaweczki, listki, one fajnie tak błyszczą, co niektóre. I ananasy. Dodatkowo pomponiki. Fajne są pompony. Lubię z nimi pracować. Z tych większych rzeczy dostałam taką taśmę koronkę. Washi tape. I fajny malutki mazaczek. Zielony zakreślacz. A jestem fanką artykułów piśmienniczych. To są różyczki. Ja wiem, jest taki wykrojnik z tym, że Jezu, sama robiłaś tyle. Ja zwykle po 10 kwiatkach wymiękam, ale już nie otwieram, bo wiemy, ale one są po prostu przecudnej urody. Naprawdę bardzo mi się podobają te właśnie małe różyczki z papieru. To są różyczki piankowe i sznureczek. Kurczę. Fantastycznie one wyglądają, ale to jest taka grubsza pianka, może ta kreatywna. Są oprócz tego jajeczka strupianowe, tasiemka śliczna, różowytka, lubię. Olbrzymia ilość błyskotek, jak taka sroka, teraz będę się tylko błyszczeć. Sprężynki do bindowania. Nie mam urządzenia do bindowania, ale widziałam tutorial Asi Ryby na bindowanie bez bindownicy i w sumie jak już mam, że tak powiem, całe ustrojstwo do mocowania, to może spróbuję zrobić malutki albumik. Może faktycznie będzie to ten kierunek, może trzeba będzie zbierać pieniądze na właśnie bindownicę. Zobaczymy. Jest fantastyczne takie sizalowe chyba sianko. Olbrzymia ilość skrapek i te ptaszki po prostu przecudowne. Nie otwieram ich teraz. W ogóle ich nie mogę otworzyć, bo zaraz muszę wyjść. Tu są kolejne skrapki, takie bardziej różowiutkie, niebieskie, jakieś kwiatki, serduszka, tagi. No, będę musiała to rozparcelować, jak wrócę. Tu są, myślę, że jak wyjmę, to się nic nie stanie, bo mają taki sam kształt, nic nie pozaginam. Fajne takie wydrukowane i wycięte fantastycznie obrazki. Moja drukarka, jak drukuje digi stemple kolorowe, po prostu chrzani się niesamowicie. Nie wiem, co jest z nią na rzeczy, co jej tam dolega. Ale, o, Mikołaj, taki retro i on fajny na takim papierze wizytówkowym z fakturą, fajnym. Chrzest święty misiu w chrzcielnicy, Boże. Od razu chowam, bo mam później problem taki, że no, nie posprzątam. Tu są jakieś takie fajne guziczki w różnych odcieniach zieleni. Super. Coś już mam pewien pomysł na zrobienie czegoś. Tu są kartki wyembosowane z tym, że nie wiem, czy dam radę je wszystkie teraz pokazać. W sensie przepuszczone, wytłoczone. Fantastyczne gwiazdki. Śnieżynki, chociaż ja już chcę, żeby ta zima się skończyła. Kwiatki, Boże, jak to fajnie wygląda. Nie mam żadnego folderu do wytłaczania, więc dopiero tak jak ktoś mi prześle coś, to mogę zobaczyć, jaki to fajny twór. I serducha. Śliczne. Takie neutralne, białe. Zawsze jak się komuś coś wysyła, to nie wiadomo w jakim kolorze. Ja zazwyczaj wysyłam białe, wtedy można je pokolorować albo tuszem, albo po prostu zwyczajnie farbkami. Tu mamy serwetunie, te papierowe takie konferencyjne, jak ja to mówię. Bardzo lubię. Tu są powycinane listki z wykrojników.
Ja mam jeden wykrojnik listków, więc zawsze jak dostanę jakieś listki, to się bardzo z tego cieszę. Oprócz tego mamy klamerki, większe i mniejsze. I dodatkowo bardzo duża ilość półperełek. To są te takie... No... No, wiecie, co to jest, ale dobra. I tu przebija się jakiś narożniczek. Monika, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Tak jak Ci wspominałam, będę robiła repaczkę, czyli ponowną wysyłkę dla Ciebie. Myślę, że zdołam się z tym uporać jeszcze dzisiaj albo jutro, tak żebyś na święta miała chociaż... Nie wiem, bo Poczta Polska mnie za każdym razem po prostu zadziwia. Ale jest mi, ja się cieszę, a jednocześnie też jestem trochę taka, tak mi trochę niedobrze z tym, że dałam Ci trochę mniejszą paczkę, dużo mniejszą paczkę i naprawdę zrobię rewanż, tak żebyś też była zadowolona i mam nadzieję, że będziesz. No cóż, a teraz dzięki wszystkim za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.